Siemano, Meksykano TV was dzisiaj zadziwi. Dzień dobry państwu, kochani moi. Tutaj jestem z panem Krzysztofem, z panem majorem. Oto. Tak, tak, jestem oto. Z panem Krzysztofem, z panem majorem. Chciałem powiedzieć, że ja gdzie swoją karierę będę kończył już niedługo. Dlaczego, panie majorze? Panie majorze? Ale dlaczego dosyć? Obrażają, powiedzieli, że wiadomo, ja jestem 2 metry mam, ja ci masz 2 metry? Ale kurwa, to mówię, przyjdź, to dostaniesz kurwa. Nie ruchaj się, nie ruchaj się, sam krzyczysz, żeby na swoich filmach się nie ruchać. Tak. Nie skończysz kariery, ja wiem. Dzień dobry państwu, kochani moi, już przerywam na razie. Wkładaj tego buzi kamerę. Przerywam. Przerywam na razie. Wywiad dla Meksykana i dla majora, bo chcę. Będzie. Miesiąc, ale zaczął, jak wrócił z dołka. Będzie wywiad z Meksykanem. Będzie. Z Meksykanem. Przepraszam bardzo, ale. Przepraszam bardzo, majorze. Alo! Alo! Już słyszymy ciebie. Krzysiek, bo my się rozwinęliśmy teraz z rozmową. To troszkę ciszej. No, prawie dobry. Przepraszam bardzo was. Jak nie, to amputuję, kurwa. Jak nie, to amputuję. A dla kobiety w cipkę wsadzisz, to kurwa od razu wyzdrowienie. No to musisz mieć kobietę i nie mów o takich rzeczach. Dobra. To zaraz balą. Szanowny państwo, kochani moi, proszę was, majora i Meksykana o ciszej, bo jest wywiad, to trzeba po cichutku się zachowywać. Dobrze. Ja. Przepraszam bardzo, ja nie jestem alkoholikiem, będę pił piwo. Nie jestem alkoholikiem. Masz co, żubr. Dobra. Ja żubra mam. Wszyscy mają żubry. No. Twoje zdrowie. Szanowny państwo, kochani moi. Gol. Nie dadzą mu powiedzieć. Gol. A ja gol. Zaraz znowu mnie będzie policja zabijać stąd. Dacie mi coś powiedzieć, czy nie? Mów, proszę bardzo, to twój wywiad. Jeszcze raz mówię. Dzień dobry państwu, kochani moi. Ale dobre jak rosu. Witam was, witam Meksykana, witam majora. Meksykana jest tylko jeden, pamiętaj. Wiem. A major też jest jeden. I szanowni państwo. Nie, major to jest major. Meksykano coś mnie chce przekazać, prezent. Tak, oczywiście. Będzie pokazany na moim kanale. Jaki prezent, to będzie niespodzianka dla was, że dostaję od Meksykana pierwszy raz prezent. Taki, że... To nie gaz. Że taki prezent, że będę wspominać ten prezent do końca życia swojego, że otrzymałem prezent. Ale będziemy musieli sprawdzić, czy działa i w ogóle, nie? Od Meksyka będzie na kamerze sprawdzony i tak dalej. Sprawdzony był przed kamerą, działa, ale teraz jeszcze będzie sprawdzony i na kamerze, i będzie przekazanie tego. A ja chcę napić rosołu. Tego prezenta od Meksykana. Major będzie trzymać kamerę, a Meksykano będzie przekazywać dla mnie. Bardzo proszę o przekazanie teraz. A co to ja, kurde, redaktorem jakimś? Trzymaj na razie. Nagraj. No to dla was jest przecież, no. Proszę bardzo, tutaj jest w reklamówce. To dostań. Nie, to sam rozpakuj. Nie, ty musisz dostać. Proszę bardzo. Przekazuję teraz. Fajku jeszcze w zębach. Papierosem, nie z fajką. Przekazuję tu blendera dla pana Krzysztofa. Ja go dostałem, słuchajcie, od widzów, ale ja mam swój blender i jeszcze moja mama ma 2, więc stwierdziłem, że trzeba przekazać go dla Krzysztofa pana. Bo dla niego na pewno się tobie ci przyda. Do czego? Do jajek bicia. Do jajek bicia. Do ubijania warzyw. Oby nie swoich. No nie. Daj Boże. Będziesz tuszył ryby. Że swoje jajka to można, nie... można tym zmielić na przykład jakieś owoce, warzywa. Tak. Teraz i musimy przejść do kuchni. Chodź, major, idziemy do kuchni sprawdzić, czy on działa, czy to nie jest jakaś ściema.
Oczywiście, z piwami. Rosół. Maksymal idzie pierwszy. Tak, jesteśmy. Jako gość. Podchodzę do... Jesteśmy. Tu jest ciemno, musimy zapalić światło, bo nie będzie widać nic. Rozwijam przewód, bo to przewód się nazywa. Tak. Pokazuję, odwrócę się. Jeszcze raz pokażę. Jego się, ja odkręca się do góry. Ja wiem. To dobrze, to nie wibrator. Wiem. Taki wibrator w tyłek wsadzić, to by chyba rozwaliło tyłek. To ja nie wiem, lektor. Proszę bardzo. Podłączony tutaj. Pod prąd. Odwracam się. Na mocno. O, jaja może dusić. Jest to regulacja. Jest regulacja. Tam szkoda, że nie ma jajek, aby udowodnił, że on bije. Bije. Rozbije te jajka, bo ma moc dużo. Także to jest dla niego, naprawdę to nie jest ściema, słuchajcie, to nie jest ściema, to naprawdę... Pokazuję jeszcze raz, trzymam w swoich teraz rękach, od Meksykana otrzymałem do swoich rąk. To dobrze, że nie, to nie broń. Ostrze, bo teraz policja by byłaby. A ty masz broń, to po co ci następna? A to jest broń. Jakby a to było. Broń do jajek. Języka tam wsadź. To wiesz wsadź. Nie. Sam chcę wsadź. Swoje jajka. Będą chcieli. Gogel mogel będzie. Dobra, zgaś światło. No dobrze, idziemy z powrotem. Idziemy z powrotem. Ale ja blender... Blender połóż sobie tam. Zostawię na kuchni, tak. Leży, no. Bo przyjdę się do zmiania jajek. Dla mnie... A ja sobie piję... Rosu piję. Wygrałeś coś? Dawaj. Ja dwa razy wygrałem. Ja ten mają. Dobrze. Teraz przejdźmy do wywiadu. Sorry, że z piwem, ale z żółtym. Szanowny Państwo, teraz będę zadawać... Siądę lepiej. I będę zadawać. Nie wkładaj tak kamery w usta. I będę zadawać pytania dla Meksykana. Na co? Na rogi. Żuber ma rogi. Twój też. No mój. A, pogłaszczę go po głowie. I. No, dobra. No ale ja proszę teraz naprawdę zachować ciszę. Jak mogę zachować ciszę, jak mam odpowiadać na pytania? Nie. Ale tylko na pytanie będziesz odpowiadać, a żeby ha nie było i tak dalej. To proszę majora uspokoić. Panie majorze, też proszę. No ja jestem spokojny. Dobra. Nie wytrzymam. Pierwsze pytanie leci. O, żuber. W jaki dzień ty się urodziłeś? Miesiąc, data, rok. Miesiąc, data, rok? Tak. 22 lutego niedługo będę miał urodziny. 22 lutego. Będziesz miał 43 lata. Musisz mnie widzieć. 22 lutego, no 43, nie 30. 43, ja mówię. 22 lutego 1976. Pod kuku. Jeszcze w tamtym. Ani czwarty? Nie. 76. A to dlaczego piszesz czwarty? A czwarty major, przepraszam. No major. Właśnie, ale to ty się pomyliłeś. Czwarty major, kiedy 27 sierpień. Ale rok czwarty. Nie jesteś czwarty major, tylko jesteś pierwszy. Major. No pierwszy major. I szanowny państwo, drugie pytanie. Czy jesteś białostoczyninem polacinem od urodzenia? Tak, jestem i jeszcze do tego Meksykaninem, czyli z naszego osiedla. Czyli tą ksywę, którą mi podałeś. Nie? Bo ty zapodałeś tą ksywę. Odpowiadasz ty. Ty zapodałeś tą ksywę i to o tym wiesz, że byłem czarny, ksywę miałem czarny, ale ze względu na muzykę, której słuchałem, no czarny ja nie jestem, ja mam białe ręce. A ty nie jesteś czarny. Co ty jesteś, murzynem? Nie jesteś murzynem, jesteś... Nie wytrzymam. Nie. Jak ja mam tego wywiadu udzielać, jak ja zaraz... Majorze, tak. proszę zachować spokój. Proszę, no a właśnie. Mówił, że czarny, jak on jest... Ksywę nam miałem czarny. On, jak on jest Polak, biały, a nie czarny. Meksykanie nawet nie są czarni. O, właśnie. Ty też jesteś Meksykaninem w miarę, tylko że nieurodzonym. Ja rodziłem się tutaj, na tej dzielnicy, w Białymstoku, oczywiście w szpitalu, nie? To już nie na ulicy. Na chodniku. Na chodniku, nie, bo obrazisz moją mamę.
Ja na chodniku. Ty na chodniku się urodził? No co? Ale będziesz miał wywiad. W parku, na ławce. Już ktoś do mnie dzwoni. W parku, na ławce? A jak? Dobrze, wyłącz na... telefon. Dobrze, że nie na trawce. Tu chociaż na ławce, a nie na trawce. Jak była latem, to trawka mogła być. No, a mogło być. Zielona. Także jestem białostoczaninem, słuchajcie, jestem białostoczaninem rodowym, rodowitym, przepraszam, źle powiedziałem, rodowitym i rodowitym Meksykaninem, bo całe życie spędziłem na tej dzielnicy, dlatego stąd pan Krzysztof dał mi tą ksywę, która się przyjęła i z której jestem zadowolony. Czy znasz, te, znasz ludzi takich jak wymienię? Mariusze Jebaka, Ewę Lipkę, Tomasza Terkę. Poczekaj, po kolei. Mariusze Jebaka. Jebaka, nie wiem o kogo chodzi. Ponoć on mnie zna, ale ja nie wiem kto to jest. O, on nie po, mam pojęcia. On powiedział, że nie mam pojęcia. Parę razy widział, ze mną rozmawiał. Ewę Lipkę? Ja. Ewę Lipkę oczywiście Ewę Lipkę znam, ale z widzenia. Z widzenia, czyli przez, tylko przez internetowo. Tylko internetowo znam ją. No nie wiem, może kiedyś założymy współpracę. Oby tak było. Oby tak było. Sorry, kurwa, piwa wezmę łyka, bo w gardle zaschło. I tak wszyscy wiedzą. Wasze zdrowie. I tak wszyscy wiedzą, że piję piwowar. I tak wszyscy wiedzą. Ewę Lipkę znam tylko z internetu. Ja też piję. Ty nie możesz, bo ty terapię przechodzisz, a dopiero ja zaczynam. A ty też terapię. Ja dopiero zaczynam. Ja nie wiem, kiedy zacznę. No. Bo słuchajcie, tym Krzysiek możemy się wypowiedzieć na tej terapii. Zadane było pytanie, proszę odpowiadać. No poczekaj, no to dwie osoby już powiedziałem. Jebaka nie znam. Nie wiem kto to jest, słuchaj, nie wiem kto to jest. Ewę Lipkę znam, ale tylko z internetu. Natomiast następne osoby mi... Ten jebak. Następne osoby. Ten jebak to po prostu... ten jebak. Jaja robi, on jebany jest chyba. No jak on jebak, to ja bym nie, nigdy dobra, żyje, jest, nie miał. Dobra, major, bo... nie obrażaj człowieka. Ja no, nie obrażam, a następne osoby obraża. Jeszcze tam miałeś wymienić. Tomasz Eterkę. Nie wiem, nie znam, nie wiem. Być może widziałem, ale może mi się nie przedstawił, nie? Swoim imieniem i nazwiskiem, nie? Więc wróćmy, być... przepraszam bardzo, wróćmy do jej jebaka. Jebak bez przerwy często na kanale swoim... Ale na mnie też napierdziela. Nie. Teraz nie napierniecie. Ostatnio oglądałem Mariusza jej jebaka wywiad. Przesyłał to jej pozdrowienia. I powiedział, być może! Że... zna ciebie dokładnie i z jakiej jak nawiązaliście kontakt między sobą Mariusz Jebak a Meksykanem. Czy mieliście jakieś spotkania? Nie mieliśmy żadnego spotkania. Przynajmniej go nie kojarzę, słuchaj, bo on nigdy, nawet jak do mnie widzowie przyjeżdżają, to słuchaj, ja nigdy do mnie jakiś jejebak, być może on był nawet u mnie, ale się nie przedstawił jako jejebak. A może pod płotem się jebał? A z kim? No ja nie wiem z kim, może chłopko jebał. No jak on taką ksywę nigdy w życiu, ja kiedyś miałem suchy. A teraz major mam. A ja mam czarny. Miałem, a teraz mam Meksykano od Krzyśka. Nie wiem, naprawdę nie wiem kto to jest, skoro on twierdzi, że on mnie zna. Nie? Na pewno nie zna. No, to albo, przez internet albo to jest oszustwo i fake kłamstwo. Tak zwany, albo on mnie naprawdę zna, albo słuchaj, on mnie naprawdę zna, Krzysiek, i tylko nie powiedział mi swojej tej ksywy tak zwanej, nie? To może jego na kanale, bo on choć, jak chcesz to weź Mariusz Jebak i będziesz widzieć. Jego... A widać jego tam facety? Tak, widać, facety wszystko widać. No to trzeba będzie sprawdzić, zajdę do domu, będę miał czas, to sprawdzę. Z jakiego powodu, czy Ewa Lipka, bo często gęsto mówią widzowie, że Ewa Lipka czy to prawda, że ty masz z Ewą Lipką dziecko? No zwariowałeś!
kłamstwo. To jest już fake. To już jest fake. To bo już to jest ludzie fake. Mówią. To już, jest ja. Fake. To już jest fake, słuchaj, to już jest fake. Ona na pewno za mostem mi mieszka. No, to już jest fake, nie mam. Pozdrawiam Ewę Lipkę w ogóle. To już jest ja fake. Ja też pozdrawiam. Fake. Pozdrawiam. To już jest fake. Z tego co wiem, z fejków to, że ty zakochałeś się w niej. Przepraszam bardzo, nie zakochałem się w niej. O cholera, co to nie. Będzie? Nie. Przepraszam bardzo. Ale to nie mówiła Ewa Lipka. To mówili widzowie, którzy do mnie piszą. Szanowny Państwo, jeszcze jedno będzie pytanie. Wasze zdrowie, jak zawsze żuber. Czy to prawda, że do ciebie pisze major Jebak, wiadomo o kim mówię bez przerwy. Jaki major Jebak, ty kurwa, co ty mi kurwa obrażasz, ty już obrażasz ją? Pomyliłeś się, jaki major Jebak? O kurwa, dobry ty jesteś, artysta. Mariusz, przepraszam, nie krzycz. Przepraszam bardzo, Mariusz. Major Mariusz. Major Jebak powiedział, obraził mnie. Pomylił się, dobra, spokój kurwa mi tu. Pomylił, przepraszam. Spokój, pomylił się. Żadna osoba nie będzie mnie obrażała. Ale on się pomylił. Bo na Mariusz, M. Mariusz, tak? No, Jebak. Na M. Pisze do mnie na Facebooku czasami. Często, gęsto? Nie, czasami, rzadko. Ostatnio oglądałem jego, wrócę do oglądania jego, że... No ja muszę wejść na jego kanał, to ja będę wtedy wiedział, kto to jest, bo ja nawet nie... Ja mogę odpalić tu kanał u siebie i ci zaraz pokażę. Nie ma problemu. Jak nagramy materiał, nie ma problemu. I szanowne państwo, chcę powiedzieć tak. Czy długo lat spotykaliście z Mariuszem? Jebak. No Maria... Nie wiem, kto to jest! Tylko nie znam nawet. Jak go. Nie wiem, kto to jest w ogóle! Tak samo jak ja nie znam. Przez internet? No tak jakby ciebie... Tak on mnie ogląda? Tak jakby na przykład ludzie, którzy znają pana S, nie? No. Czyli jego, a podaje się za majora i wiadomo o co chodzi, nie? No. To też on nie wie, czy to ktoś jest znajomy. Ja nie wiem, do mnie dużo ludzi przyjeżdża, do ciebie również, nie? A czy był u ciebie Marysie Jebak w domu? A cholera wie! Ja wiem, on się mi nie przedstawił jako Mariusz, nawet gdyby był, słuchajcie widzowie, nawet gdyby był, to nie przedstawił się ani razu żaden jejebak. Jebak. Nie przedstawił się. On chodził taki w czarnych okularek i tak dalej. A chuj, nie, go nie kojarzę nawet. Ja ci pokażę facetę jego. I co jeszcze? Powiem tobie kiedy tak. Gotowanie zrobimy, Krzysiek, powiedz? Gotowanie na dniach będzie, szanowni państwo. Ale trzeba będzie coś kupić, wiesz? Szanowni państwo, kochani moi, powiem tak. Gotujemy na podwórku czy w domu? Na podwórku. Ciepło się robi. Na podwórku. Na podwórku. I szanowni państwo, kochani moi, chcę powiedzieć tak. Jeszcze zadać dla Meksykana. Dla Meksykana. Sam dałeś mi tą ksywę i to już zostało się tak. Wasze zdrowie. Powiem a tak. A widziałeś jakąś koszulkę wysłali na mnie? No. Kurde, powiem tak, kochani moi, że teraz będziemy nagrywać. Odwrócę kamerę do siebie. Teraz, nie przy buzi nie trzymaj. Teraz będziemy nagrywać razem z Meksykanem. Pogodziliśmy się i tak dalej. Jutro będzie nagrywanie na kanale Meksykana. W plenerze i zacznę ćwiczyć i tak dalej, bo jest siłownia i tak dalej. Choć za wcześnie się rozbierać, bo jeszcze mrozy i tak dalej, ale pokażę jeszcze. Jak się rozgrzejesz, to. No, jak się rozgrzeje, to może będzie ciepło. Jak setę, to będzie ciepło. Ja setę nie walę. No setę, jak przybiegniesz setę. A! To może 100 metrów. 100 metrów. 100 metrów. A! To się rozgrzejesz. To się rozgrzeje. I szanowni państwo, kochani moi, powiem to tak. Ty czapkę zdejmiesz. Ale obiecujesz, że jutro to zrobimy na moim? Tak, obiecuję. Ja ci to robię za darmo, za jedno piwo. To może za dwa. I powiem tak. Co ja mówię, co ja zrobię. I,
I szanowny Państwo, chcę pozdrowić Monikę. Monikę chcę pozdrowić, bo dzisiaj do mnie dzwoniła. Z Białegostoku. Ewelinkę pozdrawiamy. Ja teraz mam Moniczkę swoją, zadzwoniła do mnie. Ale pozdrawiamy jako widza. Ja ją pozdrawiam jako moją dziewczynę. Ewelipkę? Nie, Monikę. A, dobra, spoko. Monikę, nie trącę cię, kogo ja chcę pozdrowić. Cicho bądź. I cicho bądź, o to chodzi. Dobrze powiedziałeś. Chciałem cię, Moniczko, bo prosiłeś pozdrowić. Pozdrawiam cię i przesyłam te buziaczki tam, gdzie chcesz. Nie trzymaj tak blisko trochę. I chcę powiedzieć tak. Kochana, możemy się spotkać, Moniko, razem porozmawiać, możemy razem chodzić i tak dalej. No. A ile ona ma lat? No nie wiem ile ma lat, ale zobaczy ile ma lat. I wtedy. Dobra, dziękuję. Dziękujemy, ja dziękuję również. Dziękuję za wywiad. Jak dalsze pytania będą, to jeszcze może dzisiaj. Dziękuję za wywiad. Może dalsze jeszcze, bo Meksykanie jeszcze dzisiaj pobędzie u mnie trochę, to może dalsze pytania będą. Jak przypomnę jakieś pytania do Meksykana, to jeszcze może drugą część nagram wywiadu. Dziękuję na razie bardzo. Ja też dziękuję. I trzymajcie się. Ciąga! Meksykan jest jeden.